wędliny, nabiał, makaron i miód. To tylko część z 21 artykułów, po które będą mogły zgłaszać się osoby potrzebujące do Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu. Są to produkty wysokiej jakości i wydawałoby się, że dla ludzi biednych one są, ale czasami w sklepach nie kupimy tego towaru, ponieważ jest to badany towar, sprawdzany, wysyłane są próbki do badań, czy składniki są takie jak należy. Od 22 października będą wydawane paczki żywnościowe w ramach kolejnej edycji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Do banku będą mogły zgłaszać się stowarzyszenia i lokalne organizacje partnerskie w celu podpisywania umów. Jest to po prostu trzecia edycja tego programu i rozpoczynamy od października. Pierwsze tiry do banku trafiają 8 października. Od poniedziałku podpisujemy umowy ze stowarzyszeniami z całego województwa świętokrzyskiego. Pomoc żywnościowa jest przekazywana nieodpłatnie w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Żeby uzyskać pomoc w ramach programu, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej. Skierowania dostajemy z MOPS-ów, z GOPS-ów. My nie decydujemy o tym, kto ma być, jaki to człowiek ma pobierać. Z roku na rok coraz więcej osób zgłasza się do Banku Żywności po odbiór paczek. Przybywa ludzi, którzy po prostu proszą się o tą żywność, starają się dostać skierowania. Na terenie województwa świętokrzyskiego ponad 25 tysięcy osób jest objętych programem operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.